Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, Panie Ministrze. Ja myślę, że wszyscy na tej sali życzyliby sobie, aby wszystkim żyło się lepiej. Zresztą było to hasło Platformy Obywatelskiej. Natomiast niestety nie jest tak, jak to było w 2004 roku, jakie to profity, jak to będzie dobrze na polskiej wsi. Jest to zróżnicowane bardzo. Pan minister tutaj z tej mównicy, panie ministrze, wymieniał tutaj bardzo dużo procentów takich kwot składowych. Ja natomiast chciałbym się dowiedzieć, ile w tej perspektywie 2007-2013 zostało na tę pomoc na rozwój obszarów wiejskich przeznaczone z Unii Europejskiej i ile globalnie z naszego budżetu polskiego, bo my nie jesteśmy w stanie ogarnąć tych takich małych kwot. Suma summarum, to jest jedna sprawa. Druga sprawa, chciałem się zapytać, czy po PGR-owskie obszary zostały w jakiś sposób już załatwione w sensie zagospodarowania, bo to jest też istotne. Czy kto to wykupił? Nie wiem, czy pan jest w stanie mi procentowo powiedzieć, ile cudzoziemców, ile Polaków, bo z tym też są problemy. Do nas dochodzą informacje, że polski rolnik nie może kupić. Nie wiem, proszę to odpowiedzieć na to pytanie. I trzecia sprawa. Tutaj przedstawiciel wnioskodawców, pan minister Sawicki, pan poseł Sawicki powiedział słusznie, ile to Polska otrzymuje z eksportu produktów rolnych. 16,5 miliarda. To jest bardzo dużo, 65 miliardów. Ale, drodzy państwo, to produkują też małe gospodarstwa rolne. Ja pochodzę akurat z południa, gdzie ta struktura tych gospodarstw jest raczej rozdrobniona. Natomiast ja uważam, że to jest szansa dla polskiej gospodarki, bo ten rolnik tego małego gospodarstwa jest w stanie zrobić wszystko, wyprodukować najlepszy produkt, tylko musi mieć pewność, że go sprzeda i będzie konkurował z tym rolnikiem z tych krajów starej Unii Europejskiej. Dziękuję. Ale czy jest panie w stanie pośle, konkurować czas minął. Dzisiaj przy tym zróżnicowaniu, panie marszałku? Panie pośle, czas to minął. To jest pytanie.